Nowy Łódź. Nazywam się Murach Tomasz i przyjechałem do was, tutaj z tymi ludźmi bożymi, żeby ogłosić wam dobre informacje o to, że jest zbawienie dla każdego człowieka przez Jezusa Chrystusa. Religia cię nie zbawi, tylko osoba Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, który zapłacił za wszystkie grzechy całego świata, każdego człowieka, bez względu na to, skąd pochodzisz, jak się wychowałeś, jakiej jesteś narodowości, jakiej jesteś religii. Jezus to nie postać religijna, Jezus to superbohater. Bóg stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za grzechy każdego człowieka oraz stał z martwych. I Ewangelia to nie jest jakiś obrządek, to nie jest jakaś pośpiewanka, to prawdziwa, dobra nowina o tym, że zbawienie wykonało się, a ty możesz zdecydować, że chcesz znaleźć do Jezusa. Wystarczy, że uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i uznasz, wyznasz ustami swoimi, że Jezus jest Panem i zbawiony będziesz. Ja kiedyś byłem nieszczęśliwy w życiu. Uzupełniałem się różnymi, dowartościowałem się różnymi rozrywkami, żyłem dokładnie jak ten świat. Chodziłem do kościoła religijnego, odprawiałem te martwe obrzędy, przyjmowałem sakramenty, myślałem, że jest okej, ale nie jest okej. To nie jest okej. Bóg to nie popierdółka, to nie figurka i nie obrazek. Modliłem się gdzieś do obrazków, do figur całowałem to wszystko, chodziłem na procesji. Ale to nie jest Bóg, to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zaczyna się od nowego narodzenia. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, że jeśli się tam nie narodzisz z Bożego Ducha na nowo, nie będzie do Królestwa Bożego. Masz martwego ducha ze względu na to, że się urodziłeś na tej patologicznej ziemi, która została oddana w autorytet diabłu przez pierwszych rodziców. I teraz Jezus przed 2000 lat temu, abyś ty, człowieku, mógł zostać zbawiony właśnie przez wiarę w Jezusa, przez wiarę w prawdę. Bo on powiedział, ja jestem prawda, droga i życie i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To Jezus może cię uwolnić, nie religia, nie Buddha, nie Maria, nie partner życiowy, tylko Jezus. On uwalnia każdego. On może cię również uzdrowić, ponieważ wziął na krzyż wszelką chorobę, która cię trapi. Wszelka choroba fizyczna, wszelka choroba umysłowa, czy też myśli. Możesz dzisiaj wybrać życie, ponieważ to, co tutaj prowadzisz, to jest iluzja, to jest imitacja życia. Poznaj dzisiaj prawdziwe życie. Uznaj dzisiaj Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jeśli to zrobisz ze szczerego serca, to po śmierci pójdziesz do nieba. Jeśli nie wybierzesz Jezusa, nie uwierzysz w Ewangelię, pójdziesz do piekła. Nie dlatego, że Bóg ci tam posyła, tylko dlatego, że sam się tam posyłasz, ponieważ nie uwierzysz słowom prawdy. A więc wybierz życie i żyj na wieki. Amen.